Proszę powiedzieć teraz o tych planach, jeśli chodzi właśnie o zwierzęta 2023. Powiedział Pan, w tamtym roku to jest kilkanaście gatunków więcej, które pojawiło się w Opolskim Ogrodzie Zoologicznym. Co planuje zoo w Opolu na ten rozpoczęty właśnie rok? My mamy taką listę gatunków poszukiwanych, czy takie gatunki, które chcemy rozmnażać czy utrzymywać w ogrodzie zoologicznym w Opolu. Nazywa się to regionalny plan kolekcji. Każdy ogród zoologiczny, który należy do EASY, czyli do Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, ma taki swój plan kolekcji. Jest on związany, można nawet powiedzieć ściśle związany, z regionalnym planem kolekcji, który ma EASA, czyli to Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów. Regionalne, bo ten region obejmuje ogrody zoologiczne Europy, nasze, europejskie. I w tym planie są te gatunki, którymi my chcemy się zajmować i wymieniać między sobą. I my z tej puli zwierząt wybieramy dla siebie, planujemy, które zwierzęta chcemy u siebie trzymać. Mamy taką listę i patrzymy w ciągu roku, które z tych zwierząt są dostępne w danym roku. I te staramy się ściągać. W zeszłym roku udało się ściągnąć tych 12 gatunków więcej. Stąd mamy więcej tych gatunków w ogrodzie zoologicznym. Tak jak mówiłem, są to ptaki i gady. Z gadów bardzo ciekawe, bo warany, czyli duże jaszczurki, udało nam się ściągnąć. W tej chwili mamy już 4 gatunki takich dużych waranów. Zobaczymy w części australijskiej również będzie takie terrarium, gdzie będzie można oglądać. Poza tym, jeśli tylko jest okazja i możliwość zwierzę z naszej listy zdobyć, sprowadzić do Opola, staramy się to robić. Od kilku lat staramy się sprowadzić do nas lwy angolańskie, do naszych samców, które mamy. Na razie niestety nie ma takiej możliwości, bo ich po prostu fizycznie nie ma. Jak się tylko pojawią, to natychmiast będziemy je ściągać. Mówimy o samicach oczywiście. Mówimy oczywiście o samicach. A jeszcze jakieś marzenie na 2023 w Opolskim Zoo, co chcielibyście wy także, żeby mogli oglądać mieszkańcy i goście? Naszym marzeniem jest to, żeby udało się to największe przedsięwzięcie, które mamy, czyli akwarium. I żeby udało się sprowadzić to wszystko, co tam jest zaplanowane. A naprawdę zaplanowane jest bardzo bogate wyposażenie w zwierzęta. Proszę zdradzić chociaż troszeczkę, rąbek zaciekawić. Oczywiście wielorybów nie będzie, bo to nie ten rozmiar pomieszczeń i pojemników, ale rekiny będą, oczywiście płaszki też, koniki morskie postaramy się, żeby były. I również te wszystkie zwierzęta, które Państwo znają z filmów przyrodniczych lub z innych ogrodów zoologicznych, tylko staramy się też takie gatunki, które nie są takie reprezentowane w najbliższych ogrodach zoologicznych. Ma być po prostu ciekawie. No i rozumiem, że też na koniec naszej rozmowy warto wspomnieć, że jesteśmy w tej naszej małej dżungli, bo od czasu do czasu też na roślinki spoglądamy, a tutaj te piękne dźwięki, które się wydobywają, to jest też niezwykle piękne, atrakcyjne miejsce, w którym właśnie jesteśmy, czyli Park Bioróżnorodności, też wzbogacający to, co Pan powiedział, czy akwarium, czy poszczególne miejsca w ogrodzie. Dokładnie. Gdy planowaliśmy dawno temu ten obiekt, roboczy tytuł to był Lato w zimie. Chodziło o to, żeby było w ogrodzie zoologicznym miejsce, które jest cały czas tętniące życiem. Co słychać? Jasne, zielone, rosnące i żeby cały czas coś się działo. Kto nam tutaj tak umila czas, panie Krzysztofie? Mamy bardzo dużo tutaj zwierząt już teraz. Na początku zaczynaliśmy od 13 gatunków, bo to był projekt unijny, taka kraina bioróżnorodności. W tym roku możemy już rozpostrzeć skrzydła i możemy wprowadzać coraz więcej gatunków. Co robimy? I tutaj oprócz tych 13 gatunków, które mamy od samego początku, są wprowadzone również inne. Na przykład, no nie będzie teraz widać, ale tutaj nad tą lampą jest gniazdo korońców. To, co słyszymy, to są i błyszczaki, i złotokosy i pekińczyki, czyli tak zwane słowiki chińskie, ale również kaczki, które
które wydają takie dziwne dźwięki, podobne do sów. Bradinozaury, jak się dowiedziałem niedawno. Mamy również kulony, ginące gatunki nasze, rodzime, o których mało kto słyszał. Jest najpiękniejszy, najbardziej kolorowy polski ptak, czyli kraska. Sama nazwa wskazuje, że to jest krasny ptak, piękny ptak. Poza ptakami mamy tutaj też gady, czyli żółwie. I tutaj mamy już trzy gatunki żółwie. Żółwie greckie, żółwie obrzeżone i żółwie marokańskie. Ale dalej rejon nasz europejski. Ten, dla których ta szklarnia została zrobiona. Powolutku wprowadzamy. Korońce to już jest Nowa Gwinea. Jeśli chodzi o gołębie zbroczone, to już jest taka mała wyspa na Oceanie Indyjskim. Luzon się nazywa. Jeśli chodzi o błyszczaki, to też rejony afrykańskie, złotokosy, czyli już mamy Europę, Afrykę, australijskie rejony. No, jeszcze o flamingach pan nam nie powiedział, panie Krzysztofie. Jeszcze o tych pięknych flamingach, bo te są chyba też chlubą i dumą ogrodu. Flamingi faktycznie po początkowym okresie, kiedy nie było aż takiego sukcesu, zaczęły w końcu się dobrze rozmnażać od kilku lat. Rok 2021 był okresem, kiedy niestety nie weszły w lęgi w ogóle. Być może dlatego, że było zbyt dużo ludzi w ogrodzie zoologicznym, bo wtedy po COVID-zie bardzo dużo ludzi akurat w okresie rozrodczym tych ptaków weszła do ogrodu zoologicznego, ale jest to również być może spowodowane pogodą, jaka wtedy była, czyli opadami, nie w tym okresie, kiedy one potrzebowały. Ten rok był już zupełnie inny, mówię o 22 i mamy 9 młodych. W sumie mamy już ponad 50 tych ptaków, co jest oczywiście największą ilością tych ptaków w polskich ogrodach zoologicznych. Jesteśmy z tego bardzo dumni i zadowoleni, ponieważ nie jest to wcale takie łatwe i nikt z nas nie spodziewał się, że w ogrodzie zoologicznym w Opolu, gdzie dotychczas były takie niedobitki 2-4, w porywach 6 czerwonaków, bo tak się faktycznie po polsku nazywają flamingi, nagle będzie ich ponad 50. No i na koniec oczywiście są zwierzęta, które odjeżdżają, ale są też te, które i odchodzą. To na pewno zawsze we wszystkich nas, którzy kochają zwierzęta, no budzi ogromny żal i smutek, no ale takie są też koleje życia. Ale ogrody dają im szansę na to też, żeby właśnie były przy nas dużo dłużej niż na przykład w środowisku naturalnym? Tak, w związku z tym, że tutaj mają specjalny, chroniony teren, można powiedzieć, że jest to rezerwat chroniony pod ścisłą kontrolą weterynaryjną, który chroni przed chorobami, pasożytami i wszystkim tym, co zagraża tym zwierzętom w naturze. Nie ma drapieżników, nie stają się ofiarami. W związku z tym zwierzęta w ogrodach zoologicznych z reguły żyją dłużej niż w naturze. Niestety pożegnaliśmy na przykład w zeszłym roku naszego samca pumy, była to puma, która się urodziła w naszym ogrodzie zoologicznym. Dożył 19 lat, ponad 19 lat żył w ogrodzie zoologicznym naszym. W naturze dożywają do 12 lat. Także przeżył bardzo długi okres. Niestety już ich nie zobaczymy w ogrodzie zoologicznym w Opolu, ponieważ w międzyczasie, jak trzymywaliśmy te zwierzęta w naszym ogrodzie zoologicznym, na świecie ich populacja wzrosła, stały się zwierzętami niewymagającymi ochrony, stąd utrzymywanie ich w ogrodzie zoologicznym nie ma większego sensu, ponieważ chodzi naturalne to zupełnie coś innego. Chodzi tutaj o to, żeby utrzymywać zwierzęta tak zwane szczególnej troski, czyli zwierzęta, które mają się rozwijać i przeżyć przy pomocy człowieka. Człowiek pomaga, żeby one zwiększały swoją liczbę. Natomiast skoro puma jest zwierzęciem świetnie dającym sobie radę w naturze, nie ma potrzeby, żeby człowiek jeszcze pomagał im rozmnażania się. Ten teren, który zajmowały pumy, zostaje w tej chwili zwolniony i w to miejsce wchodzą zagrożone wyginięciem coraz bardziej jaguary, czyli zwierzęta z tego samego rejonu,
ale zagrożone wyginięciem. Także cały obiekt tam, gdzie były jaguary i pumy, będzie teraz przeznaczony tylko dla jaguarów. Drodzy Państwo, i pewnie moglibyśmy z Panem Krzysztofem opowiadać i opowiadać jeszcze dużo, ale taki jest początek roku i co najważniejsze, chyba na koniec warto zaprosić wszystkich, korzystać z to, co mówiliśmy, z tych rodzinnych wejść, z karnetów, ale jednocześnie powiedzieć, że zoo to jest tak jak Wasza codzienna 24-godzinna i 365-dniowa praca, tak i możliwość oglądania tych zwierząt w zoo przez cały rok. Tak, to prawda. Przez to, że mamy obiekty i pawilony, można nas odwiedzać przez cały rok i przebywać wśród zieleni. Dotychczas można było w ogrodzie zoologicznym przebywać sezonowo i cieszyć się zielenią w sezonie. Od kiedy mamy żyrafiarnię, małpiarnię, gorylarnię, czy tą krainę bioróżnorodności, a w niedługim czasie już akwaria nasze, czy wręcz oceanaria, będzie można również przez cały rok i można przez cały rok zwiedzać nas tak, jakby to było w ciągu całego roku na zewnątrz. To oczywiście mówię o pawilonach teraz i w zieleni. Czy nie obrazicie się, jak będzie to powyżej 300 tysięcy osób, które Was odwiedzą? Nie, oczywiście jak najbardziej zapraszamy, jesteśmy otwarci i cieszymy się, gdy nas odwiedzać. Do czego i my oczywiście Państwa zachęcamy. Zastępca dyrektora opolskiego ZOO Krzysztof Kazanowski powiedział Państwu, co ciekawego czeka nas także w roku 2023 w ogrodzie zoologicznym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia.